Pan prezes stawia jakieś żądania, warunki trenerowi i zespołowi? No nie, generalnie żeby dobrze grały, żeby się zgrywały, bo no ta kadra ciągle zmienia się, chociaż trzon już jest, no czekamy jeszcze na jedną zawodniczkę, na Asię Wołosz, która dopiero będzie 19. Natomiast fajna atmosfera, widać, że dziewczyny dobrze pracują, trenerzy zadowoleni. Wszyscy są, na razie są uśmiechnięci, więc wydaje mi się, że to będzie też dobry rok dla żeńskiej siatkówki. No właśnie, tym bardziej, że dużo imprez u siebie. No tak, Mistrzostwa Europy, turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich, Liga Narodów Kobiet. No jest trochę tego, ale to jest na tej zasadzie praktycznie dziewczyny mają to wszystko, co mają mężczyźni, plus Mistrzostwa Europy u nas.